Siemaneczko, w 36. części Let's Play Lobos. Witamy na wyspie Luzon. Dotarłem na wyspę. W pierwszej kolejności powinienem rozmówić się z dowódcą i dowiedzieć się czegoś o plantacji i problemach z niejaką babką Ksena. Ksena Wojowniczka. Teraz tak właśnie skumałem, czy to jest Ksena Wojowniczka? To może być problem. I widzę, że... aha, taka eskorta będzie. No dobra. Dobrze, dobrze, panowie. Już tam, zaraz tam lecimy. Trochę tych muszelek jakiś tutaj może po drodze pozbieramy. Nie wiem, czy mi stary tempa dotrzymasz, ale to już jest twój problem. Nie chcę, żeby tamten gościu gdzieś sobie wyparował zaraz, jak ja za daleko się oddalę. Mam nadzieję, że nie wyparuje. Nie, dobra, jest tutaj cały czas. Oho, moment, co mamy tutaj? Topielca. O! No chodź! Agresywny topielec. Au! Ciągle to potrafię. Dobra. Tamten jak się napalił. Co jest, kurwa? Czemu nie mogę go trafić? No chodź! No come on, dobra. Ciągle to potrafię. Czy tam mamy jaja topielców? Pazury, pazury. Jaja topielca, tylko jedno. No niestety. Ale czy jedno wystarczy dla tego delikwenta? O Jezu, nie wiem gdzie już. Kurwa, tamten mi gdzieś spieprzył chyba. Jego pracownik. No nie, no może jedno wystarczy, nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy stąd. Już tamten chyba spieprzył, cholera. I tyle z mojej eskorty pozostało, nie? Dobra, bagienne ziele, menzurka. Ten biedak tutaj idzie. Ale to jest chyba niedaleko, tak? Już cholera wie, gdzie mam teraz iść. Dobra. Tu jest jakaś chatka. Okej. Dobra, nie wiem czy z nimi gadać, czy od razu do dowódcy iść. Tego się obawiałem podczas tej eskorty. Kurde, że właśnie takie problemy będą. Nie, jest tutaj na szczęście, dobra. Jesteśmy na miejscu. Okej. Jeśli będziesz mnie szukać, będę na plaży. Bardzo dobrze. Bardzo dlaczego dobrze. Dlaczego jesteś cały mokry? Miałem ochotę popływać. Witamy na wyspie. Chwila. No dobra. Tamten też już nie będzie potrzebny. Nie. Ten będzie chodził za mną cały czas? Nie, dobra, już sobie odpuścił to. Okej. Co tu robisz? Nie jesteś jednym z moich ludzi. No nie. Jestem tu z polecenia Lorda Santosa. Podobno produkcja bagiennego ziela stoi wam w miejscu. Faktycznie. Nosisz jeden z pancerzy protektorów gwardii. Tak. Produkcja jakoś idzie, ale jest mocno spowolniona przez różne problemy. Jakie problemy? Musisz mi lepiej zrozumieć. Po co sam Lord Santos miałby wysyłać tu członka gwardii? Myślałem, że macie lepsze rzeczy do roboty niż doglądanie plantacji. Muszę się wykazać jako protektor. Dopiero dołączyłem do Legionu. Będę potrzebować twojego listu rekomendacyjnego dla Lorda Santosa. Rozumiem. Świeżo upieczony protektor. Dobrze. Przyda mi się tu kompetentny człowiek. Cieszę się, że przysłali do nas kogoś z gwardii. Okej. Moim chłopcom przyda się trochę dyscypliny. Rozleniwili się znadto na tej wyspie. No dobra. Opowiedz mi może o plantacji na dzień dobry. Opowiedz mi o plantacji. Nie ma tu zbyt wiele do opowiadania. Plantacja należy do Ksen, ale władzę według prawa sprawują tu żołnierze króla. Niestety, nadal muszę się liczyć z jej zdaniem. To trochę skomplikowane. Uprawiamy tu bagienne ziele. Część roślin wysyłamy do miasta, a z reszty produkuje się oleje i różne skręty do palenia.
Masz tu jednego. Stestuj. Okej, dzięki. Chętnie. Ludzie z miasta lubią sobie zapalić. A ziele z tej plantacji uchodzi za jedno z lepszych w całym królestwie. W ogóle? Długo trwa podróż z wyspy do miasta? Przy dobrych wiatrach około 2 dni. Miło wyrwać się z bagnistych terenów. Wreszcie światełko, nie ma takiej gęstej roślinności. Fajna odmiana, nie? Pod koniec poprzedniego odcinka nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz od razu człowiek lepiej się czuje, jak więcej chłonie tej witaminy C, nie? Czy nie? Słońce daje witaminę C? Raczej nie. Chociaż już nie pamiętam. Czy może D? Mniejsza. W każdym bądź razie witalność jakoś wzrasta, jeśli chodzi o człowieka. Dobra, widzieliście tu piratów? Okej. Widzieliście tu piratów? Nie, ale jak wspominałem, jeden z ostatnich transportów w ogóle do nas nie dotarł. 2 dni po planowanym przybyciu łodzi, morze wyrzuciło na brzeg martwego przewoźnika i kilka drobniejszych przedmiotów, które dla nas przewoził. Miał na sobie rany od szabli. Ktoś musiał go zabić. No raczej tak. Inny mógł to zrobić, jak nie piraci. I kto teraz dostarcza wam prowiant? Ktoś nowy. Ostatnim razem wysłałem z nim mojego człowieka Celsiusa i zleciłem mu załatwienie w mieście ochrony dla kolejnych transportów. Niestety nikogo nie przydzielili. Musimy czekać, aż chłopaki kogoś zorganizują. Jak zwykle procedury. Celsius wrócił cały z naszymi towarami. Ale obawiam się, że pewnie piraci tak. Niebawem jestem znowu ciekaw, na czym polega. Jeśli nie złupią łodzi w drodze na Luzon, to mogą ją zaatakować w drodze do miasta z naszym ładunkiem. Mają sporo okazji. Wtedy miasto nie otrzyma naszych towarów, przez co zysk spadną jeszcze bardziej. Czy co ten zamierzasz zrobić w sprawie jest tych piratów? W porządku. Nic nie mogę zrobić. Muszę czekać, aż przydzielą kilku strażników z miasta. Bo ten konflikt. Gdyby nie to, że Ksen ma na pieńku z gubernatorem, to być może dostalibyśmy już obstawę. No właśnie, z Ksen. Kto tu jest winny, nie? Bo nie chcę, nie uciąłbym sobie nawet małego palca za tego człowieka, bo cholera wie, nie? Niby jesteśmy z tej samej ekipy, znaczy ekipy, pod tą samą jakby organizację podlegamy, należymy, ale kurde, no nie wiem. Jakie to więc problemy was trapią? Produkcja ziela zwolniła z wielu różnych powodów. Tak, słucham. Pokąsani zbieracze, potwory, ataki piratów. Nadęta Ksen, która utrudnia współpracę, ciągle narzeka i psioczy. Do tego nocą z wnętrza wyspy wydobywają się niepokojące dźwięki. Nie wiem, co jest nie tak, ale ludzie skarżą się coraz częściej na bóle głowy. Najbardziej zmartwili nas jednak piraci. Kim jest Ksen? Jest właścicielką wyspy, ale to ja wydaję tutaj rozkazy, nawet jeśli jej wydaje się inaczej. Chronimy wyspę, w zamian za to Ksen odprowadza podatek od zysków z plantacji. Zresztą i tak by odprowadzała, czy tu jesteśmy czy nie. Najchętniej wszystkich by nas się pozbyła i zatrudniła najemników, ale to tak nie działa. Może z nią pogadać, ale z góry mówię, że jest do nas uprzedzona. Skazańcy to jej własność. Staramy się ich dobrze traktować, bo nie są tani i ciężko o nowych na wyspie. A jaki ty masz w tym wszystkim interes, skoro to plantacja Ksen? Jestem współodpowiedzialny za funkcjonowanie plantacji. Jeśli zyski spadną jeszcze bardziej, to odeślą mnie do Nefarii. Stracę swoich ludzi i wrócę patrolować szare ulice miejskiej biedoty. Nie znosiłem tego miejsca. Praca jako dowódca plantacji to prestiżowa posada, że tak to nazwę. Jest też dużo bardziej odpowiedzialna do patrolowania miasta. Mam nowy pancerz, ludzi pod sobą, większy żołd za pracę. Rozumiesz? No wiem, nie stracić. No. Oczywista sprawa. Dobra, no spróbujemy. Jak mogę wam pomóc? Najlepiej pogadaj z moimi ludźmi. Przyda im się pomoc w zadaniach, jakie im przydzieliłem. Większość z nich trochę się obija ostatnimi czasy. Możesz ich nieco przycisnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okej, dobrze wiedzieć. Ciężko ich zdyscyplinować na tej małej wyspie. Poradzimy ale sobie. W gruncie rzeczy robią to, co do nich należy. Przedstaw się też Ksen. Na pewno nie wzgardzi pomocą przy niewolnikach. Dobra, jestem ciekaw, jak duża jest ta wyspa. W sensie, no wszyscy twierdzą, że mała. No wiecie, dokładne takie wymiary, nie?
Transporty towarów między wyspą a miastem zaczęli nawiedzać piraci. Czuję, że będzie piraci. Czuję, że będę musiał rozwiązać tę kwestię, zanim opuszczę wyspę. Tak jest. Dowódcą miejscowego oddziału straży jest Tytus, a Ksen jest właścicielką wyspy oraz plantacji. Wojsko chroni wyspę w zamian za odprowadzany przez Ksen podatek. Wygląda na to, że Tytus i jego ludzie nie dogadują się najlepiej z właścicielką wyspy. Tu mnie ciekawi mega ten konflikt. Plantacja boryka się z problemem piratów. Ostatnio zaatakowali statek z zaopatrzeniem płynącym na wyspę. Coś mi się wydaje, że prędzej czy później trzeba będzie rozwiązać tę sprawę. No oczywiście, że tak. Raczej to nie będzie spacerek. No ale dobra. Rozejrzyjmy się tutaj. To już pewnie czytałem, bo nie jest na zielono, tak? Dobra. Menzurka, to sobie wszystko weźmiemy. Stół alchemiczny. Skąd ona przybiegła? Myślałem, że ma jakąś inną miejscówkę. Ej, a to nie, na biało to nie świeci, czyli nie mogę tego gwizdnąć. No raczej nie. O kurde, to dla... już rozumiem. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dlaczego tam przybiegli? Dobra. Ale to skąd przybiegli? Chwila. Możemy zaczepić tą Ksen od razu. To ty jesteś Ksen, właścicielka wyspy? Tak, to ja. Kim jesteś i co tu robisz? Jestem Leo. Mhm. Przybyłem tu z polecenia Lorda Santosa. Tak jest. Mam wam pomóc przy plantacji. Świetnie. Brak mi na was słów. Pisałam list do gubernatora w tej sprawie jakieś 3 miesiące temu. I dopiero teraz łaskawie ciebie tu przysłali. No wiesz, tak? Procedury. Nie wiem, czy gubernator miał z tym coś wspólnego. Nie przybyłem z miasta. A, no tak. Nieważne. Następnym razem udam się tam osobiście. Więc w czym mogę pomóc? Gdzie opatrunki i zaopatrzenie? Jakie zaopatrzenie? Czy ty chcesz mi właśnie powiedzieć, że nic ze sobą nie zabrałeś? No cóż, zabrałem siebie. Taki dostałem rozkaz. Proszę, idź! Zejdź mi z oczu, bo zaraz nie wytrzymam. Wynoś się. Chwila. No dobra, spokojnie, no. Po co te nerwy od razu? Dobra, ciekawi mnie ten drugi koleżka. A, oni sobie tutaj stacjonują po prostu. Jak to wygląda? Ej, a tam też można popłynąć? Raczej tak, plaża, jakiś kamienny krąg. A, tutaj nasza łajba chyba przybyła. Albo i nie? Cholera wie. Fajne widoczki tutaj. Tu ma swoje siedzisko, tron. Okej. Dobra. Ale to pogadajmy, nie wiem, to jest jej prawa ręka? Spoko pancerz, nie? No, całkiem spoko. Kim jesteś? Ren. Najemnik Ksen. Okej. Jak to jest być najemnikiem Ksen? Dobrze czy nie dobrze? Moja praca mi odpowiada. Czego chcesz? Macie bardzo podobne imiona. I co z tego? Nic. Tak tylko mówię. To jest jakieś nawiązanie? Znaczy Ksen to mi się kojarzy z Ksen Wojownicza Księżniczka, nie? Czy już... Jezu, nie pamiętam jak ten serial miał dokładny tytuł. Ale Ren? Ren to jest do czegoś nawiązanie? A nie, a czekajcie, a Gwiezdne Wojny? Nie jesteś z Gwiezdnych Wojen? Cholera, już nie pamiętam. Ale fajnie się tu urządziliście, ale guzik się od nich dowiedzieliśmy tak naprawdę. Tu mamy jakiegoś delikwenta. Albin. O, jakiś kuferek, dzień dobry. Przekimamy się do rana, no. Tak jest. On cały czas tutaj leży, okej, czyli już mamy pierwsze zadanie. Dlaczego nic nie robi? O, przepraszam, tutaj coś jest. Esencja, przyda się wszystko. Nie, to może być faktycznie dość mała wysepka. Ale może być kilka małych wysepek, nie? Co jest grane? Jak leci? A ktoś ty? Jesteś z jakiegoś legionu? Tak jest. Słuchaj, pogadamy później. Ukąsił mnie wielgaśny krwiopijca. Muszę dojść do siebie. Czy to wymówka, czy naprawdę? Bo to trochę śmierdzi wymówką, nie? Wstawaj jeszcze raz. A nie, dobra, ma to w dupie. Okej, tu mamy kogoś. Hej, Sorena. Ty. Co myślisz o Ksen?
Cóż, panie, nasza nadzorczyni bywa wybuchowa, ale wierzę, że to dobra kobieta. Mm-hmm. Pracowitych ludzi zawsze wynagradza i dobrze traktuje. Ale lepiej nie nadepnąć jej na odcisk. W jaki sposób Ksen została właścicielką tej wyspy? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że jest bardzo bogata i ma spore wpływy w Nefarii. Okej. Co tutaj sadzisz? Nic takiego. Wyrywam chwasty i doglądam, by okolica domu była zadbana. Radzę ci nie deptać po tych kwiatach, panie. Ksen jest drażliwa na ich punkcie. Rozumiem. Co nowego? Bywało lepiej, panie. Ksen jest w podłym nastroju i ciągle tylko kłóci się z Tytusem. Do tego widmo ataku piratów jednych ekscytuje, a drugich przeraża. Co nowego? Jednych ekscytuje, nie? To jest ciekawe. Ekscytuje. Ale czekajcie, czy ja nie dostałem... No właśnie, łodyga bagiennego ziela z Luzon. Zapalmy sobie. Sporo kosztuje. Punkty życia plus 1. Nieźle. Nieźle. Będziemy na haju? Nie. Jest git. Dobra. O. Coś tu do wzięcia? O, bagienne ziele. Spoko. Przyda się wszystko. Dobra. To była taka chatka pracowników. Niewolnik sobie śpi. A on nam coś może powiedzieć? Hej, ty! Nope. Ma to gdzieś. Hej! Dobra, może ten będzie bardziej rozmowny. Jak ci na imię? O, nowy strażnik. Jestem Czawier, a ty? Nazywam się Leon. Mhm. Możesz mi coś powiedzieć o plantacji? A co chcesz wiedzieć? Wszystko. Jesteś niewolnikiem? Tak, każdy w takim stroju jak mój jest tu niewolnikiem. Dobrze was traktują? Nie jest może paskudnie, ale praca na wyspie nas wykańcza. Wszystkich coraz częściej boli głowa, do tego nastroje stają się coraz gorsze. Praca na plantacji to katorga z tymi wszystkimi komarami i potworami. Czekaj. Żołnierze wprawdzie przepędzają krwiopijce i inne bestie, ale kąsujące komary są nieznośne. Mam taką maść. Patrunki na rany są jedynym, co dostajemy na ukąszenia. Nie wyglądasz na pokąsanego. Bo nie pracuję już na plantacji. Ksen kazała mi pilnować pracy pozostałych niewolników i dbać, żeby dostawali jedzenie na czas. A, rozumiem. Jesteś teraz nadzorcą niewolników. Tak bym tego nie nazwał, ale Ksen chyba mi ufa. No dobra. Na razie to już żadnych konkretów tak naprawdę. Tu jakieś bajorko. Tu wygląda, że moglibyśmy sobie gdzieś popłynąć. Nie, tutaj jest wszystko git. Tam jakbym słyszał cieniostwora. Czekaj, wyjdźmy z... O Jezus. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Krucze ziele, spoczko. Pozbierajmy wszystko, co się da. No proszę, tu... A, kokos. Mamy zwykłe mieszkanko. Dobra, tu wróciliśmy do punktu wyjścia. Troszeczkę tu z tyłu. Może się przebiegniemy? Nie. Tu nie ma nic konkretnego. Małych takich informacji zdobyliśmy jak na razie. To był zwykły niewolnik. Dobra. Czy tutaj jest ktoś konkretny? O, mamy jakąś skrzyneczkę. Tu mamy kufer. Wosk, łodyga, dobra woda, menzurka. Rośliny wszelkiej maści zbieramy, oczywiście. Się wszystkie mogą przydać. Tu jest jakaś jaskinia. Zaraz tam zerkniemy. Tutaj też coś jest. Pełno takich zakamarków, takich jaskiń. Do sprawdzenia. Dobra, bagienne ziele się przyda. Czekajcie, my przyszliśmy od tej strony, tak. Tu mamy Tytusa, tam, hej, jest, aha, tam jest plantacja. No rozmawiałem, tak. Rozmawiałem z Ksen. I co ci powiedziała? Myślała, że przywiozłem ze sobą jakieś opatrunki, a potem się na mnie wściekła. Mówiłem, że jest stuknięta. Co 2 tygodnie przypływa tu transport i dostajemy jakieś opatrunki.
ale one się do niczego nie nadają. Na plantacji jest pełno pluskw i komarów. Słyszałem. Niewolnicy skarżą się na częste ukąszenia. Moi ludzie też na to narzekają, ale co mogę z tym zrobić? Modlić się do Oriona, żeby wszystkie komary na wyspie nagle zniknęły? Nie no. Przydałby się jakiś specyfik na to owady. Ale ja potrafię. Nie mamy nic takiego. Coś takiego potrafię zrobić. Potrafię tworzyć kremy przeciw insektom. Mhm. Dobrze sprawdzają się na bagnach. Poważnie. Tak. To mogłoby pomóc. Tak, ale będę potrzebować składników. A co jest potrzebne? Wosk, zębate i bagienne ziele, grzyby i oczywiście butelka. Nie znam się na roślinach, ale widzę, że masz o tym pojęcie. Będziesz musiał rozejrzeć się za składnikami na wyspie. No tak myślałem. Jeśli potrzebujesz stołu alchemicznego, to mamy jeden w domu. Dobrze, poszukam składników. Ile takich kremów potrzebujecie? Jak najwięcej. Jeśli będzie skuteczny, to każdy powinien dostać go do użytku. Okej, czyli sporo. Ksen na pewno zainteresuje receptura na ten krem. Może ci pomóc ze składnikami, jako że sama czasem eksperymentuje przy stole alchemicznym. No dobra, to będzie przydatne. Fajnie jakby miała trochę tych ziółek, nie? Zwłaszcza zębatych. Możesz mnie czegoś nauczyć? Raczej to ja powinienem uczyć się od ciebie. Ale kto wie? Może jestem w stanie pokazać ci kilka sztuczek. Ale ja jestem protektorem. Na wyspie trzeba ćwiczyć cały czas, bo szybko można wyjść z sprawy. On jest wyższy Jeśli stopniem. Chcesz, możemy razem potrenować. Dobra. Potrenujmy trochę. Nie ma problemu. Zręczność i siła. Okej, okay. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest na miejscu taki nauczyciel. Dobrze. Plaga owadów. Dobra, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Specjalny, czekaj, dobra. Skazanie z choracy. Potrawy, nauka w kopalni, silne ciało, handel, nauka, alchemia. Dobra, bagienne ziele, ciemny grzyb, zębate ziele, wosk. Nie mam zębatego ziela chyba i wosku w dużych ilościach. Nie no, zębate ziele to mam pewnie dość mało. No właśnie, cholera, bo tam mi potrzebne też do innych rzeczy to jest. Zaraz z tą Kseną tam się rozmówię. Albo w przyszłym odcinku, ale jeszcze ten kuferek sobie sprawdzimy. To jest pierwszy kuferek z jakimś tam zamkiem na tej wyspie, więc myślę, że warto się nim zainteresować. Cholera. Dobra, nawet szybko poszło. Okej. Zostajemy, tak? No te szczypce trochę kosztują. Dobra, spoko. Bierzemy wszystko. O, czy tutaj mamy wosk? Tak jest. Dobra. Rozdrabniasz. To jest taki ala magazynek. Interesuje mnie ta jaskinia cholercia. Zobaczmy, co mamy w środku. Czy ma jakiś mieszkańców? Mięso kopacza. Na górze jakbym słyszał wilki. I kretoszczury. Dzień dobry. Okej. Dobra, tam nie, tamtą wyspę widzieliśmy z oddali. A, tam mamy cieniostwora, tak? No dobrze, dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą ekspedycję. Wracamy, ale tam obok była następna mała jaskinia, znaczy mała. Nie taka mała. Zobaczymy. Sprawdzimy ją. A wilki mogą być na górze albo obok. I kretoszczury chyba będą tutaj, tak coś czuję. Bo coś sobie tutaj nieźle chrumkają. Tak, oczywiście. Dobra, zapraszam. Ja to jest chyba pierwszy kretoszczur ubity na Lobos. W Lobosie, nie? No, chyba nie mieliśmy do tej pory. Mieliśmy ze szczurami bagiennymi do czynienia i tak dalej. Okej. Dobranoc. Sporo samorodków. Zaraz tam się tym zajmiemy. Wilk musi być na górze. Kuferek, bełt, jeans, strzała, złoto. Dobra, tu czegoś nie pominąłem, nie.
nasionka. A, i oczywiście krwiopijców już słyszę. A to mogę wykuć? Mogę. Dobra, rąbiemy. Dawno mi nie wzrosły te umiejętności wydobycia. Może, a nóż, może się teraz uda. 4, 6, 8, 10, 11, 12. Dobra, 12 samorodków. Coś tam dało, tamto jest poza naszym zasięgiem. Dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Z tą Kseną sobie pogadamy w przyszłym. Wygląda obiecująco ta wysepka. No tam nie oczekiwałem też nie wiadomo jakiej wielkości. Ważne, żeby było ciekawie tutaj, nie? Żeby było co robić. I wygląda na to, że jest. Dobra, także to by było na tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.